Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCEO, to przed wami nowa seria, wcale nie dlatego, że jest teraz popularny film, jeden w kinach, Deadpool. Panie i panowie, bardzo dawno już chciałem tą grę nagrać, bardzo dawno chciałem tą grę wam pokazać i udało mi się ogarnąć społeczenie, do tej gry nie wiedziałem nawet, że jest, więc jestem mega happy z tego powodu, zobaczymy jak to społeczenie w ogóle dobre jest. Jeżeli będzie się nie zgadzało z tym, co Deadpool albo jakieś inne postacie mówią, to wam oczywiście o tym powiem i tp i tt. Panie i panowie, jeżeli szukacie gry bądź czegokolwiek związanego z Deadpoolem, co jest na bazie filmu, co jest tak samo śmieszne jak filmy, tak samo śmieszne jak on w komiksach czy w jakiejkolwiek innej grze, panie i panowie, to jest idealne miejsce do tego. Ta gra została stworzona w 2013 roku przez Activision, została wydana, a wyprodukowana przez Hymon Studios. I to jest Deadpool, jak moim zdaniem, w najwyższej swojej formie. Taki, jaki ma być. Śmieszny, Wolverine tutaj jest na plakacie. Najśmieszniejszej swojej formie, najlepszej swojej formie i po prostu the best ever. To jest jeden z moich ulubionych gier, jakie powstały kiedykolwiek, pod względem humoru, dlatego że Deadpool to jest mój ulubiony nie bohater, nie villain, tylko antybohater, ulubiona postać w Marvelu. Ale panie i panowie, bez przedłużenia, to mi się wydaje, że zrobiłem całkiem fajny wstęp. Zaczniemy sobie kampanię, nie ma to jak w domu. Nasz bohater chilluje sobie za ciszą własnego domu, kiedy nagle pojawia się scenariusz. Nie ma to jak w domu. Zagramy sobie na... Szukasz wyzwania, co? Zaproś przyjaciół i niech podziwiam jakiś ciebie kozak. Dobry szczanka. Weźmiemy sobie weteran, mimo że ta gra naprawdę jest ciężka pod koniec, ponieważ jest... troszeczkę niezbalansowana. Ale weźmiemy sobie weterana, ewentualnie potem się zmieni. Dobrze, panie i panowie, lecimy. Są włączone napisy, lecimy. Shouldn't have written the proposal in crayon. Relax. You know he's gonna call back. Oh yeah, because of the Deadpool. Hey, Peter. You know, dickhead. Remember when I called you earlier and told you no? I'm such a joker. Cause I met you. Of course. The new proposal you sent over this morning went off with a big bang in the office today. Genius. Just genius. So, sum it up. Congratulations. Let's make a video game. See? Once again, our explosive personality wins the day. High five! No high fives. We're voices in our head. I've got my top designers banging away on a script right now. As soon as it's ready, we'll send it right over. Script? Deadpool. Ugh. This is bullshit. A script? Like some dingus word writer's gonna know better than me how to show how amazing I am. Amazing is more Spider-Man's thing, really. Yeah, right. What's so amazing about that geek? Well, superhuman strength and reflexes, extrasensory perception, genius-level intellect, the ability to stick to any surface. Know what else sticks to any surface? A load of goo? Ooh, Spider-Man. But does Spider-Man have a sweet-ass supercharged healing factor? No. But no. Me? Some jackass gets lucky and tags me with a stray bullet? Whatever. Freaky cellular regeneration for the win, bitches! Click. Hey, what's that? You guys tracking my every move now? But I haven't even accomplished anything in this game yet. And there's another one. Oh! So it's gonna be one of those games, huh? Tu ogólnie dostajemy dwa osiągnięcia. Jak wstaje bez fotela i jak mówi, hey, there's another one. Hey, player, i pojawia się kolejność zdjęcie. Maybe you'll learn something. Sure, why not? Let's see who gets kicked off this week. Deadpool, branded as both hero and villain.
Deadpool was once a badass mercenary named Wade Wilson. After being recruited into the Weapon X program, Wade was subjected to experiments that gave him awesome regenerative powers and drove him batshit crazy. Today, the Merc with a Mouth travels the globe in search of fortune and chimichangas. Tak, to ogólnie było w pierwszym filmie, nie? Click. Bo w pierwszym filmie właśnie, że był ten program X. You think the player knows anything about us? They did buy the game. To know us is to love us. Tak, czy ja jestem w stanie coś powiedzieć? Ogólnie w tej serii coś mi się wydaje mało mówił, ponieważ cholera jasne, Deadpool cały czas nawija jak to Deadpool. Tak, w pierwszym filmie oczywiście było to, że był ten eksperyment i to mu właśnie dało jego moce, a w komiksach on ogólnie te moce regeneracji ma od Wolverina. Gdzie po prostu z DNA Wolverina, czy tam no, ogólnie z próbki od Wolverina ma tą regenerację, ale ta regeneracja jeszcze bardziej mu zmutowała, więc jego regeneracja jest chyba jedną z najlepszych w całym Marvelu, tak mi się wydaje. Jeżeli pamiętam dobrze. Otwórz te cholerne drzwi zaraz, mam tutaj rzeczy do roboty w tym apartamencie, całkiem sporo ich zresztą, także pobawimy się trochę w tym apartamencie w tym odcinku. Now where did I put my autograph New Mutants issue 98? Huh. What is this cheap prop? Well, this was clearly made by a junior artist. No Boże Święty. Co my tu w ogóle mamy? To-do list. Aha, to już chyba widzieliśmy w tym filmiku. W ogóle to, że Deadpool ma dwa różne głosy plus swój, to jest zgodne z komiksami, bo tam też właśnie miał taką schizofrenię, można powiedzieć. No i na filmiku pierwszym nie było to przetłumaczone, ponieważ te teksty były wpieczone w filmik, a to nie jest wpieczone w filmik, tylko jest tak jakby normalnie częścią gry, także to można było przetłumaczyć na spokojnie. Zrobić się na pieska. So, how's the ball looking coming along? Red Rocket, Red Rocket! You just sit tight and I won't have to shoot you. No Boże Święty, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Boże ja pierdziule. Fuj, jeszcze Deadpool, ja rozumiem wszystko. Mógłbyś też ten apartament być w jakikolwiek sposób, nie wiem, lepszy. God damn it. Ooh, yeah. There we go. Now we're talking. Tak, na pewno. Much more realistic. No. Fine. You asked for this. Hunger's a how? Oh, you gotta love the ones that make you sweat. Oh. Masakra. Why would anybody want to see that? I sure as hell don't. Why did they think I wear a goddamn mask? Hope this game doesn't, like, try to do the whole tragedy behind the comedy thing. Tu w ogóle myślałem, że Deadpool nie nosi normalnie maski, a my go widzimy z maską, co byłoby głupie i tępe, ale tak na nie jest. Not porn. Tak, na pewno. Not porn. Na 100%. Dobra, o, możemy się zdrzemnąć tu na kanapie. Spoko. Hopefully, when we wake up, you'll be gone. Nie, tutaj coś. Our speech bubbles don't appear above our head when we sleep, right? Are you kidding? No. That would be embarrassing. Are you watching me sleep this whole time? Freak. To wiesz, nie mieliśmy zbytnio wyboju, tak naprawdę. No ale to wiesz, absolutnie szczegół. A tu jest syn w ogóle, nie? Straszny. Boję się kurwa, czy kuchnie. Wow! Tak, to jest Deadpool, którego ja uwielbiam. Obviously the prop guys never got around to making me an awesome guitar. Ogólnie, nie wiem czy powiedziałem to na początku, ale po prostu jeśli chodzi o tą serię, wyłączcie sobie mózg. Wyłączcie sobie mózg i po prostu cieszcie się tym, tym Deadpoolem, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Nie bierzcie gry na poważnie, bo ta gra siebie nie bierze na poważnie, więc tym bardziej. Nolan! Hey, what's up buddy? We're making a game about me! Gotta have you do the VO, man. I mean, see, here's the thing. People tell me we sound alike. That sounds awesome, Deadpool. Listen, I had a different take on it. Maybe it would just make you, you know,
Maybe it's an alternative type of Deadpool. You know, it's somebody that's like, forget the boobs, let's just go for pecs. You know, pecs and biceps, forget girls. Why don't you just contact my agent for the booking and we'll see what we can do. Ah, he's so in. Look, Deadpool, I got another call coming in, gotta take it. Good luck with the game, though. Yeah, well, fuck you, Nolan. Tak, Nolan North to jest osoba, która podkłada głos Deadpoolowi w tej grze, jeżeli się jeszcze nie kapiście. O Kryste, dobra, okej. Okay. Don number one. O, tu mamy kostium jeszcze inny. Sąsiedzi są trochę zajęci. A tylko jesteś w stanie to ująć? Akcja U. Don't make me do this, please. Oh, baby, you're the only one for me. She always looks so surprised to see us. If this game had a shame meter, it'd be full right now. Jesteś taka zdziwiona, jak nas widzi. O Boże, nie mogę. Zadbać? Zbadać. We're not gonna put our penis in that, are we? Are we? O, to w ogóle fajne nawiązanie do tego, co będzie później. Ten taki, no, to jest spore nawiązanie do tego, co będzie później. Ta czapka piaska i ten turban, to będziemy widzieć później. To w ogóle, to graffiti jest jako loading. To zobaczymy później. Starting to get the feeling that no love was put into my apartment. O, tu jest właśnie Death, czyli śmieć, bo Deadpool nie jest zakochany w śmieci, a takiej typowej, prawdziwej śmieci. Więc no, wesoło sobie tak jest wybrał, nie powiem. No pczaj, spluwy. Holy gun motor! Now this is what it's all about. Whoa. Look at all this fine weaponry. Weaponry. Okej, okay. Internety, co? You know why I love the internet? Because it's just like me. Vulgar, combative, and contradictory. Overflowing with perversion and stupidity? Yes, and yes. Yep. Ooh, new SysPop videos. Favorite! Oh. How do I update my status to erect? Another friend request from Ryan? Doesn't this guy ever get the hint? How do I update my status to bored shitless? Oh, Diana, they know it's up, Doc. How about I show you one of my Deadpool comics? Instead. O Boże, a jestem ciekaw, czy dałoby się wziąć wszystkie teksty głosowe Nolana Northa i podłożyć po prostu głos tego Ryana Reynoldsa, nie? Przez AI. To było interesujące. Ty nie możesz być głodny, no bo... Chyba logicznie, że nie możesz być głodny. Tak, zakładaj się psowy. Really didn't think this mask thing through, did I? No, niezbyt. Bitches. Got an issue here. On to jebi o wszystko, jest dziwne. Damn it. Yeah, tasted like a cheap outsourced prop. Tani model pizzy. I just ate the leftover pizza from all that developer crunch time. Am I right? Ah, you last second schmucks. Now what could this be? Presja rówieśników zmusza mnie do picia. Się pojawiają nowe, piękna lodówka. Nie mogę tego wypić. Enough with the damn beer. Healing factor won't let me get drunk anyway. No to tak właśnie. Tak samo właśnie. Wolverine nie może się upić, bo ma regenerację. Ej, Kryste. Ugotujmy coś. Kochnie oczywiście syf jak skurwysyn. I love the smell of pancakes in the morning. To było szybkie. Jezus. Smells like victory. Smells like victory! To widzieliśmy w telewizji właśnie, że on tyle daje ścików pokotową. Alright. Good.
Betcha thought there'd be some kind of payoff with the empty cupboards. Nope. Nope. Dobra, coś tutaj jeszcze mamy w ogóle w tamtym będzie, możemy pralkę włączyć. Got to add the fabric softener. Spare uniform's gonna be all itchy. Hate an itchy ass. And itchy balls! Ha! Forgot about it! Dobra, mi się wydaje, że połowę odcinka praktycznie przepiedzieliśmy w tym apartamencie, więc można mi się wydaje w końcu oficjalnie iść dalej i otworzyć drzwi. Ah, that must be the X-Men delivering my dry cleaning. underwear? Are you trying to say underwear? Hello, delivery for Mr. Deadpool. Need your autograph right here, please. Hello, sir. I have a package that... So do I. So do I. Yoink. Package. Shit. Oh, as yes. I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Deadpool is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah, 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 dee, blah, blah. Don't need that. Edit that. Ah, crayons. Very classy. A to znaczy scenariusz, co mówią teraz. A zmieniają scenariusz, ale dziwne. Behold! Not sure the player understands our thinking yet. Hey, player, just go with it. We're about to change your fucking life. Bring the noise! O, matko jedyna. Okej. Ah, a sewer. How quaint. Does anybody remember how to play? I never read the manual. You can't read. Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Player, read that shit. Do whatever High Moon says. Sweet. Jump button. Q się uderza, E się uderza, to pamiętam. Podstawowe kombosy. Tak, to są ogólnie kombosy, które się trzeba nauczyć. To jest taki hack and shooter hack and slash, przygodowy, platformowy. Zagadkowy też trochę. Heavy attacks. Got it. I command goons to spawn, so we can test our mad skin. No, oczywiście możemy strzelać, amunicję mamy ograniczoną, także... Czasami będziemy musieli strzelać, a nie musimy zawsze. Gdyby ci go po prostu nie pokonamy, wiecie, wręcz, no nie? Mam ulepszenia? What the fuck? Mi tak zajebiście idzie, rozumiem. Oczywiście im więcej kombosy, tym większe pieniądze, nie? B, to jest teleport. Enemies can't hurt us while we are teleporting. Can't hit what isn't there, baby. No i tak, czy Deadpool musi teleportować? Tak średnio, z tego co pamiętam. No i tak, możemy się... O właśnie, bronić w ten sposób. Nie wiem, czy by dźwięku nie było. O właśnie. There we go. Pięknie. Tylko muszę to powiedzieć, jeden guzik sobie dać, bo B jest bardzo niewygodne. What did you have in mind? Besides you two schmucks, one crate, please. Mhm. Ciekawe, czekaj, będzie tutaj lagować, bo jak to się pompuje tutaj. O, sobie spoiler. Jak się to pompuje, to jest co lagowaga kiedyś. Zobaczmy, czy teraz też tak będzie. Nie, komputer z NASA, nie ma co. Whew. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. No, o tak. To mi zawaliło, halo. Banana! Boing, boing. Okej, to będzie miało większy sens później. Musicie zaufać procesowi, ok? Trust the process. So go nuts. Ooh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. Uwaga. E to jest bronią białą, którą mamy wybraną, a Z to jest pistoleta, więc co pamiętam, zobaczmy atak broń, znaczy no, stealth kill bronią białą. Uch. In my game, pięknie. You get points for killing baddies. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades to make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. A must have. Coś co musi być, no. Open up the upgrade menu and see what we can buy. I tak, potem jak przejdziemy grę, będzie nowa gra plus. Nie jesteście w stanie kupić wszystkiego dosłownie. Przy pierwszym przejściu tej gry. Po prostu nie jesteście w stanie, nie macie na tyle punktów. Chyba, że gracie najwyższy poziom trudności, czego nigdy nie robiłem, więc nie wiem. Ale może tak faktycznie jest. Młody są ogólnie zajebiste, shotguny są mega fajne. Ogólnie trzeba będzie kupić tego, jak najwięcej tylko by damy radę.
I możemy też oczywiście każdy będzie upgrade'ować, więc tym bardziej nie będziemy w stanie kupić absolutnie wszystkiego. No i sobie weźmiemy więcej obrażeń. No to niestety nie stać, ale jeszcze jest sekundę, zbierzemy to 5, więcej będzie nam, będzie nas stać. Ok, i teraz możemy sobie kupić jeszcze ulepszenie, żeby więcej tych punktów zarabiać. I elegancko. Hurra, materiały wybuchowe. Także no, czeka nas naprawdę ciekawa przygoda. Grafika jest tutaj wykazana na maksa, ponieważ gra ma 11 lat mimo wszystko. W 2013, nie wiem czy mówiłem, została wdana. Więc wesoło. To perform a wall jump. No trochę czasem, ponieważ no mimo wszystko grałem w tą grę parę razy już w swoim życiu. What the fuck? No to zajebiście mi to wyszło. Zajebiście mi to wyszło. Dopiero powiedziałem, że już grałem w to parę razy, nie? Pięknie mi to po prostu wyszło. O rany, czy to się szło teraz? Okej, na górę. Dobrze. Znaczy już nie pamiętam tak w 100% tej gry, nie pamiętam dokładnie co i jak. Bo mimo wszystko grałem w to już parę lat temu. Ale hej, no kurde. Idealna okazja, żeby to teraz przejść, nie? Szczególnie, że film jest na hype, to pominąłem w ogóle to. No, to niedobrze, bardzo niedobrze. Okej, musimy się ustawić kamerą tak. W ten sposób. I skaczemy. There we go. Proszę bardzo, kamera mi się zepsuła wcześniej. Pięknie, elegancko. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Laws of physics be damned. Oh, and hold the jump button to mantle up ledges. Nie trzeba przytrzymać. Nie trzeba tego trzymać. Uwaga! Time to go boom. Jezus. Haha, Wilhelm scream. Pięknie. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Ciekawe. Now be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Am I? Okej, czy to będziemy już strzelać? A postrzelajmy, nie strzelaliśmy jeszcze. Pięknie. Nie dostałem, myślałem. No, więc jak widzicie, walka tu wcale nie jest taka najtrudniejsza na świecie, nie? Pięknie. Szanie jest interesujące. Tyle powiem. We're getting paid off some billionaire douche nozzle. That'd be media mogul Chance White. As ties to the mob, it's a private army, make babies cry. Your classic easy to hate villain. Coś kolego? Coś umrzeć? What are we doing again? Elevators. Are you even paying attention? Of course I am. Making sure you were. Come on, let's talk about this. See these? These are bullets. I need these. Nic nie powiem dzisiaj. Ogólnie jak się bijemy, możemy przytrzymać strzał. I mamy taki strzał prosto ogólnie w osobę, z którą się bijemy, to jest bardzo przydatne. Widzicie, patrzcie. Do you not bleed? Boże, pamiętam te teksty. Panowie! O właśnie, do widzenia. Dziękuję. Miło było. I ściu! Prze wszystkich tutaj. To jest normalnie, chciałem zauważyć. Chyba taki dobry w tą grę jestem, więc nic nie mogę poradzić, no. Są lepsi i gorsi, no. Są lepsi i gorsi. Wow, wow, wow. Troops should give me that. Listen, you little masked moron. Nobody comes into my house like this. I hope it was worth it. Patrzcie, tasting. Disabled. Oh, I know. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. Like this guy. We should keep him around. To maintenance! Somebody get down there and shoot their clown! I am not a clown, sir! Nic nie powiem dzisiaj. Mam ulepszenie do pistoletów, co tutaj mamy. O więcej pieniędzy za strzelanie z pistoletów, jak najbardziej. Więcej pieniędzy, zawsze dobra rzecz. Jeszcze więcej pieniędzy. Zawsze dobra rzecz, jak najbardziej. Okej, okay, wystukaliśmy się z pieniędzy.
Mamy momentum, jak widzicie, po lewej stronie pod pistoletami. Mamy shift plus spację. To jest taki po prostu atak na nasze bronie. Na razie mamy na broń białą, potem będziemy mieli na bronie, które strzelają na pistolety, na karabiny, na shotguny i jeszcze chyba na plazmowe działko, jak pamiętam dobrze. Także, no, pokażę wam za chwilę, jak to działa, tylko niech będzie tutaj trochę więcej. O, jest gość, który strzela. Okej, teraz się strzelamy. No tak śmiesznie odskakują, jak strzelałem i ciężko ich trafić czasami. To jest taki problem. There we go, headshot! Oj! Headshot! Uuu, pięknie! No i tak, wszyscy wiemy, że Deadpool jest nieśmiertelny, ale tutaj mimo wszystko może nam się umrzeć. Widzicie, że nam się strój psuje. Widzimy nasze zniszczone ciało przy okazji. Pięknie! A nie mogę ich trafić przez tą lampę. Okej, okay. Idziemy z pocisku 12, okej. Okej, padł. I should autograph his face. Jeszcze, o właśnie, jeszcze jeden był. Dobra, do widzenia. Pykło. Pokrój obsługi, tędy. Fajnie jest to, że mamy po prostu pokazane za pomocą F, gdzie mamy iść. To jest miłe, przydatne. Draw, cowboy! I need theme music. Deadpool! Użyj przeładować? Yeah, something like that. Ale głupie, użyj przeładować. Bardzo głupie. Do widzenia, panie. My, what big generators you have. Is that code? Nah, innuendo. Innuendo, innuendo, forget. This is what I think it is. Jackpot! I zasilanie wyłączone. Chyba się reset, ale... Oho! Uwaga! Pięknie! My combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it! No, to co mówiłem wcześniej. This would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. I need to start. There we go. A ciężko taki po prostu rozwalają tą tarczę, no bo logicznie, nie? Łoku. Boys, they are hitting me. Just that I'm healing. I got a sick healing factor. Get used to it. Look at me when I'm. Jaki ten headshot był piękny, Jezu. Ała, 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 panie. Panie, ale zastąpiłem guzikami. Trochę bez sensu. No, dawaj, come on. Come on, kolego. Jestem maszyną do zabijania w tej grze. Chryste. No było coś. Nie, poszło mi wcale tak najgorzej, nie powiem, że nie. Patrzcie, jakie ekiny piękne jest z tym dzieciem, taki śmieszny. No. Zmienić ułożenie broni, czyli możemy sobie zmieniać ramię, z tego chcemy strzelać. Ja zawsze wolałem z tego. To mi się jakoś dziwnie gra. Nevermind. Może to zależy, z której sobie macie myszkę, to wam będzie lepiej, nie? Open fire, need assistance! Panowie, jak tam się macie? Elegancko widzę. Szkolego? Ups. A ty co? O, i tak się przebija tarczy, ciężkim atakiem. Just the tip. Nieważne, nieważne. Nieważne. Lecimy. Hey, this is my jam. You can't say. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. See, see, see,
like an angel. I'm crazy. Yeah. I'm crazy for... This must be my stop. Ah, there's gotta be a way out of here. Think, Deadpool, think. No, jak możemy stąd wyjść? Solution to being stuck in an elevator in 3, 2, 1. Wow. Jaki widok. God damn. Nawet samochody jeżdżą. Wow. To jest wysoko, nie powiem. Ale to jest idealny moment, żeby ten pierwszy odcinek tutaj zakończyć. Zostawić go takim, jakim jest. Jest perfekcyjny, pół godzinki, elegancko. Panie i panowie, Deadpool. Gra z 2013 roku, jak już mówiłem. Jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Innej gry Deadpoolowej nie ma z nim w roli głównej, ponieważ no, nie zrobili jej niestety. Ponieważ gra okazała się mimo wszystko strasznym flopem. Że taka zarobiła więcej niż wydali na nią. Niby miała budżet 100 milionów, ale to jest bullshit, nie wierzcie w to. Bo tyle budżetu oczywiście nie miała, to więcej niż niektóre duże firmy by miały budżetu. Więc na tamte czasy, ok? Nie aktualne, na tamte czasy. Więc jeżeli wam się podoba ta seria, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, żeby zobaczyć kolejne odcinki z tej serii. No i co, ja się będę z wami żegnał. Tak, Deadpool, ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się, na razie, cześć panu, gdzieś wam się podobało. I teraz tu odcinków z serii Deadpool. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.